Czy młodzi hokeiści powrócili też, skoro zaczął się rok szkolny, do zajęć także i hokejowych? Tak, myśmy zaczęli nawet tydzień wcześniej obozem takim dochodzeniowym, a od 1 września ruszyliśmy z treningami grup młodzieżowych. Jakie to są grupy? Przypomnijmy, panie trenerze, bo to są już naprawdę bardzo młodzi adepci tej dyscypliny sportu w Opolu. No to ja zacznę od najmłodszej grupy, czyli to szkółka, to jest rocznik 2017, 2018, natomiast później jest mini hokej, mikrus i żak młodszy. Żak młodszy to 2-13 i młodsi. Jaka to jest grupa w tej chwili dzieci, która trenuje tak naprawdę na co dzień ten hokej, bo przecież to są nie raz w tygodniu zajęcia, ale to jest naprawdę cykl zajęć i zawodów i różnego rodzaju imprez, o których za chwilę też powiemy. To jest grupa, która systematycznie ma rozgrywki. Te rozgrywki zaczęły się już od 4 września. Będą do 3, do 15 właściwie kwietnia. Czy trzeba, jak to się mówi, biegać i chodzić za tym, żeby chłopców na hokeja ściągnąć? Ale przecież też jest popularny taki unihokej. Czy to też jest taka dyscyplina, dzięki której można nawiązać niejako taką płaszczyznę porozumienia i później te dzieci z unihokeja trafiają na przykład na lód? Oczywiście, no... Współpracujemy z klubami dodatkowo. Każdy hokeista musi umieć dryblować, czy to kijem hokejowym, czy kijem do unihokeja. Mamy oczywiście sukcesy, bo nasi zawodnicy również uczestniczą w takich imprezach ogólnopolskich. Natomiast ci młodzi mają treningi i na sucho, i na lodzie oczywiście. No to teraz porozmawiajmy o tym, co czeka nas już teraz, bo przed nami Opolski Dzień Hokeja. Tak, ten Opolski Dzień Hokeja miał się odbyć w ramach tego ogólnopolskiego, który odbywał się 7-8, ale myśmy byli na turniejach młodzieżowych, więc przerzuciliśmy to na sobotę. Od godziny 10.45 do godziny 14.15 będzie tutaj impreza taka dla dzieci miasta Opola, oczywiście dla rodziców również. Chcieliśmy pokazać hokej w wydaniu dziecięcym, w wydaniu młodzieżowym, w wydaniu seniorów i zwariowanych rodziców oczywiście, bo mamy fantastycznych rodziców, którzy ubierają się w sprzęt hokejowy i chcą pokazać, że też potrafią grać i grają. Oczywiście będzie też niespodzianka, będzie osoba, która kiedyś była w kadrze Polski. Na dzień dzisiejszy chłopcy, którzy grają w kadrze Polski, nie mogą przyjechać ze względu na rozpoczęty sezon hokejowy i będzie jeszcze taka atrakcja, że każdy z uczestników dostanie certyfikat, jak zaliczy odpowiedni test sprawnościowy. Jak będą wyglądały te swoiste takie rozgrywki w ciągu tego dnia? To znaczy, to będzie dzień przeznaczony dla mieszkańców miasta Opola, głównie dla dzieci. Przyjdą, najpierw będą mieli test taki ogólnorozwojowy, później będą mogli wypożyczyć sobie łyżwy i będzie nauka jazdy na łyżwach przez trenerów Orlika Opole. Następnie będzie pokaz grupy młodzieżowej, zarówno tej najmłodszej, jak i tej starszej. No i na zakończenie pokażemy, że rodzice również chętnie uczestniczą w takiej imprezie. Czyli zapraszamy wszystkich chętnych tak naprawdę na Tor Opol prawie że od samego rana. Tak, ja bardzo zapraszam wszystkich rodziców z dziećmi, z babciami również i z dziadkami, żeby przyszli, pokazali, żebyście Państwo zobaczyli, co to jest hokej. Bo hokej to nie tylko jazda na łyżwach, to również i walka, to również szacunek dla przeciwnika. Także zapraszam wszystkich chętnych od godziny 10 do godziny 14.15. Zabawa tutaj na lodowisku. Myślę, że będzie przednia.